Ta chęć rozwoju była we mnie ciągle. Trochę życia się nauczyłem po prostu. Moje idealizowanie rzeczywistości zostało trochę zweryfikowane. Przerwa w studiach. Warto czy nie warto? To jest vlog wykładowcy i dzisiaj pogadamy o tym, czy warto sobie robić tę przerwę na studiach, bo każdy, dużo ludzi studiuje i w pewnym momencie zastanawia się, a może wziąć dziekankę, może pojechać gdzieś za granicę, albo popracować w Polsce i dużo osób się na tym zastanawia, więc pomyślałem, że o tym wam dzisiaj opowiem. Nie tylko ja o swoich doświadczeniach z przerwą w edukacji, ale również poprosiłem kilku znajomych studentów, ażeby odpowiedzieli mi na kilka pytań. No to jedziemy. Kiedy zrobiłeś przerwę na studiach? Na jak długo? Moja przerwa w nauce trwała od połowy w zasadzie trzeciego roku. Tu pół roku przed obroną licencjatu rzuciłem studia, wyjechałem na rok. No, trochę więcej nawet. W moim przypadku była to przerwa dwuletnia. Postanowiłem, że po obronie pracy licencjackiej postawię sobie kilka nowych wyzwań. No i tak rzeczywiście się stało. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle kiedykolwiek wrócę na studia. Moja przerwa w nauce trwała 2 lata. Zrobiłam ją po trzecim roku studiów. Wynikała ona między innymi z tego, że na tamtą chwilę musiałam zająć się trochę innymi rzeczami, niekoniecznie związanymi z edukacją. Nie przystąpiłam też w terminie do obrony pracy licencjackiej, co mnie trochę zablokowało. Ale w międzyczasie się obroniłam, bo jednak ten temat wisiał mi gdzieś nad głową i musiałam to dopiąć do końca. Ja przerwę zrobiłem po studiach magisterskich, ukończyłem je nawet trochę wcześniej niż inni, bo broniłem się w maju i zrobiłem sobie przerwę na 2 lata. Gdzie pojechałeś i po co? Już dzień po obronie pracy licencjackiej byłem za granicą. Pierwszy raz za granicą w ogóle w życiu, więc gdzieś tam podświadomie sobie w głowie ją bardzo idealizowałem. Po dotarciu na miejsce, dołączeniu do pewnego planu, który nie ja wymyśliłem, pojawiłem się w Holandii. No i tam te moje idealizowanie rzeczywistości zostało trochę zweryfikowane. Byłem tam kilka miesięcy i później postanowiłem, że jednak wrócę do Polski. Tą dżunglę znałem lepiej i tutaj w jakiś sposób mogłem też działać na wielu innych polach niż tylko praca, dlatego taka decyzja. Pojechałem najpierw do Australii na prawie cały rok i później do Stanów również na rok. I to były, w Australii nie byłem jeszcze, więc wtedy to był około rok 2004, więc bardzo się tym wszystkim jarałem. Wszystkimi rzeczami, które były związane z Australią, to bardzo się cieszyłem, dużo czytałem książek na ten temat. No a później po tej Australii pojechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie już wcześniej na studiach jeździłem do pracy. Pojechałem do Anglii do pracy, no po prostu. Chciałem zarobić trochę pieniędzy, poznać trochę świata, gdzieś jakieś wizje o lepszym życiu mi przyświecały. Studiowałem na humanie, więc no, różne myśli krążyły po głowie, co się tam potem będzie robić. No i chciałem po prostu zarobić pieniądze. Co robiłeś podczas tej przerwy w nauce? Przez te 2 lata pracowałam. Jak na tamte okoliczności udało mi się dostać całkiem niezłą pracę, w której nauczyłam się dużo rzeczy, takich typowo administracyjnych. Podjęłam wtedy też kurs księgowości, który dzisiaj w połączeniu właśnie z tym 2-letnim doświadczeniem pozwala mi lepiej, sprawniej, szybciej na pewno wykonywać obecną pracę. Dużo różnych ciekawych rzeczy robiłem. Przede wszystkim to była praca fizyczna, czyli pracowałem w McDonaldzie i to jest pierwsza praca, którą znalazłem w Australii. To było bardzo trudne też znaleźć w ogóle jakąkolwiek pracę w tamtym okresie. Miałem wizę studencką, która umożliwiała mi pracę na pół etatu. I myślałem, że w Australii będzie równie łatwo znaleźć pracę jak w Stanach Zjednoczonych, bo do Stanów jeździłem w czasie wszystkich wakacji, tam nie było problemu z żadną pracą. Ale dopiero po 1,5 miesiąca, gdzieś tak po 1,5 miesiąca znalazłem tę pracę w McDonaldzie. I ona umożliwiła mi to, że miałem środki finansowe na przeżycie kolejnych miesięcy, bo na początku naprawdę było trudno. Spałem na kempingu, nie byłem w stanie wynająć mieszkania, czyli spałem w namiocie na kempingu. Dopiero po jakimś czasie udało się wynająć to mieszkanie, no ale miałem pracę w McDonaldzie, więc zacząłem się rozglądać, co innego można robić. Wiele prac takich lepiej płatnych
było związanych z tym, że trzeba było mieć, nie wiem jak to się mówi, prawo jazdy na wózek widłowy. A więc poszedłem na taki kurs, jak zarobiłem już w McDonaldzie trochę pieniędzy, poszedłem na taki kurs na wózek widłowy. Dostałem uprawnienia, żeby tym wózkiem jeździć. No i zapisałem się do firmy pośredniczącej pracę. Nie pamiętam, jak ta firma się nawet nazywała. I dostałem pracę na pół etatu, na część etatu w mleczarni. No i jeździłem czasami tym wózkiem, ładowałem tiry, jak również pracowałem na paletach, czyli ładowałem z linii produkcyjnej, zjeżdżały jogurty, mleka w kartonach i ja pakowałem to na palety i później te palety gdzieś dalej jechały, albo pracowałem również przy linii produkcyjnej, patrzyłem, które jogurty były niedobrze zamknięte, były jakieś takie wybrakowane, źle się nadrukował na nich ten nadruk, więc musiałem je z linii produkcyjnej wyciągać i możecie sobie myśleć, że to straszna praca, ale mi się bardzo podobało, bo mogłem sobie wtedy myśleć o różnych rzeczach, często przed taką zmianą 8-10 godziną uczyłem się jakiegoś wiersza na pamięć albo wycinałem z książki, czy drukowałem go i kładłem gdzieś tam i ten cały czas razem z tym jakimś wierszem starałem się go analizować. Wiele frajdy mi to sprawiało. Oprócz, dodatkowo też pracowałem jako kierowca, jak już pojechałem do Stanów, czy w zasadzie wróciłem do Stanów, to tam miałem pracę jako kierowca na obozie i woziłem dzieci busem, a w zasadzie autobusem takim dużym, nie żółtym jak znacie na filmach, tylko niebieskim. A później jak skończyła się ta praca, to byłem dostarczycielem pizzy, no i pracowałem na budowie, czyli to co często robili Polacy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czy planowałeś powrót do Polski, kontynuowanie studiów? Nie, jak jechałem do Anglii, to wyobrażałem sobie, że tam już zostanę, no ale moje plany szybko zostały zweryfikowane przez okoliczności, jakie mnie tam spotkały i rzeczywistość, jaka tam była. Trochę dużo dziwnych ludzi poznałem, trochę w dziwnych okolicznościach się znalazłem. No i koniec końców z podkulonym ogonem chciałem wrócić na studia po jakimś czasie. No ale że rzuciłem studia na trzecim roku, to było to trochę utrudnione. Ta chęć rozwoju była we mnie ciągle, ale na tamtą chwilę nie planowałam kontynuowania studiów. Na pewno już nie kontynuowania studiów dziennych. Stawiałam wtedy raczej na jakieś właśnie kursy, czy podnoszenie kompetencji we własnym zakresie. Gdzieś tam przez głowę przychodziły mi myśli, że może podjęłabym jednak jakiś kierunek studiów bardziej związanych z moją pracą, czyli to była jakaś administracja czy zarządzanie. Ale dobrze, że tego nie zrobiłam, bo teraz jestem tutaj i jeśli nic nas nie zaskoczy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w czerwcu będę magistrem. Jak wyjeżdżałem, miałem 24 lata i wiedziałam, że kiedyś wrócę do tej Polski, ale nie wiedziałam dokładnie kiedy. To nie było, nawet nie miałem biletu powrotnego z tej Australii, więc nie wiedziałem kiedy wrócę. Zakładałem, że może to być kilka lat albo kilka miesięcy. No po prostu nic mnie jakoś tutaj nie trzymało w Polsce, chciałem zobaczyć trochę więcej świata i nie planowałem. A kontynuowania studiów tym bardziej nie planowałem, ponieważ no, skończył się pewien etap mojej edukacji, dostałem magistra i nie planowałem, w ogóle nie planowałem tego, żeby pójść później na studia doktoranckie. No, ale tak się właśnie przytrafiło, że to w moim przypadku to była taka nieplanowana przerwa, ponieważ ja kończąc, otrzymując dyplom magistra, nie planowałem, że wrócę wrócę do Polski, wrócę na te studia doktoranckie i z tym właśnie zwiążę swoją przyszłość. Ale możecie się zastanawiać, dlaczego te studia doktoranckie, co ja teraz robię pracując na uczelni. No i po powrocie do Polski, po tych 2 latach, bo 2 lata nie było w kraju, pomyślałem sobie, gdzie byłem najszczęśliwszy i co daje mi najwięcej satysfakcji. Najwięcej satysfakcji i szczęścia daje mi poznawanie nowych rzeczy, uczenie się nowych, interesujących faktów, więc zdecydowałem się wrócić na studia i no, nie chciałem zaczynać nowych studiów, jakichś licencjackich, magisterskich, więc zdecydowałem się kontynuować swoją edukację i z tego jestem bardzo zadowolony. Nie planowałem w żaden sposób wracania do Polski. W tym moim idealnym obrazie świata była wizja, że jednak zostanę za granicą w pierwszym momencie i to tam będę dalej kontynuował jakieś swoje działania. Natomiast
tak jak już wspomniałem wcześniej, nie do końca czułem się na siłach, żeby móc realizować tam wszystko, co chciałem zrealizować. I w jakiś sposób musiałem te plany zweryfikować. Ten wyjazd to też był taki wyjazd weryfikujący wiele rzeczy w podejściu do świata, wiele rzeczy w samym mnie i był naprawdę mocnym wyciskiem, dzięki któremu teraz jestem tu, gdzie jestem i uważam, że te wybory, które podjąłem, były w jakiś sposób trafne albo w jakiś sposób mogłem dzięki nim się rozwinąć. Także warto czasem próbować i warto czasem nawet ponosić porażki, dotkliwe porażki, bo one później mogą przynieść coś jednak dobrego. No i oczywiście nie planowałem w żaden sposób powrotu na studiach, wyjeżdżając, decydując się na przerwę. Kiedy wracałem już do Polski, trochę żałowałem, że nie zdążyłem na żadne rekrutacje, że już nie można było pójść na studia, no bo to jednak było życie, które znałem. Natomiast no, wybrałem trochę inną drogę, trzeba było zająć się pracą, później podjąć nowe wyzwania, założyć własną działalność, rozwinąć się w wielu kwestiach, od kwestii kreowania wideo właśnie po inne, przeróżne. I tym samym później wypracować sobie taki tryb pracy, żeby jednak móc wrócić na uczelnię, jednocześnie pracować, jednocześnie samodzielnie się utrzymywać, rozwijać się, mieć ciekawą pracę i jednocześnie jeszcze ten kolejny stopień wykształcenia móc realizować również. Co ci dała taka przerwa w nauce? Czego się nauczyłeś? Taka przerwa dała mi na pewno możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale też możliwość przewartościowania niektórych kwestii i takiego spokojnego zastanowienia się, co dalej zrobić z życiem. Nauczyłam się przez ten czas wiele, na pewno dyscypliny, samozaparcia, na pewno tego, aby więcej od siebie wymagać i też tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, że jeśli się czegoś naprawdę chce, to znajdzie się sposób, aby te swoje cele zrealizować. Oj, no wiele się nauczyłem rzeczy. Koniec końców mógłbym powiedzieć, że żałuję tego wyjazdu, ale no nie żałuję go, bo jednak idąc z zasadą efektu motyla, to cholera wie, co by się tutaj działo, gdybym tam nie pojechał. Musiałem trochę zmądrzeć, dojrzeć, poznać trochę świata. Nauczyłem się tolerancji przede wszystkim. Nauczyłem się obcowania z różnymi kulturami. Nauczyłem się tego, jak postrzegać innych ludzi, jak się wspinać po drabince też w jakieś społeczeństwie od takiego najniższego szczebla. Nauczyłem się ciężko pracować też. No dużo się nauczyłem, bardzo dużo. Poznałem trochę świata, trochę świadomości takiej życiowej nabrałem, trochę życia się nauczyłem po prostu i że no, jak ma się jakieś wspaniałe, wielkie wizje i plany, to trzeba je też podpierać no, faktami i tak jakby obiektywnie próbować patrzeć na wszystko. No, ta przerwa w nauce dała mi bardzo dużo. Ogromną przede wszystkim siłę, że taką siłę, która pokazuje mi, że wiem, że sobie potrafię w najtrudniejszych warunkach. I to taka pewność siebie jest właśnie. No bo jak, tak jak wspominałem, pojechałem do Australii i miałem tam jakieś pieniądze, które myślałem, że mi starczą na dłużej, a zanim znajdę pracę, mieszkanie, ale się okazało, że tam było bardzo, bardzo drogo i był duży problem ze znalezieniem pracy. Czyli nauczyłem się, jak przeżyć jedząc na przykład ryż z ketchupem albo ryż z cebulą albo makaron. I sam makaron i to taka ważna lekcja w życiu, że wiem, cokolwiek się przydarzy, to wiem, że sobie poradzę i to chyba jest taka najważniejsza rzecz, którą się nauczyłem. No a poza tym to język. Płynnie mówię i czytam, komunikuję się w języku angielskim, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Jeszcze jedna rzecz, co ta przerwa dała mi w nauce, to to, że nabrałam dystansu do tego, co jest tutaj w Polsce. To dobrze właśnie wyjechać. Badania mówią na ten temat, jeżeli mamy jakiś problem w swoim życiu, czegoś nie potrafimy rozwiązać, to dobrze sobie zrobić przerwę. Nie tak, że siadasz i tam tłuczesz ten dany problem, tylko po prostu dobrze sobie wyjść gdzieś, czy wyjechać, zmienić otoczenie. I popatrzeć na ten problem z innej perspektywy i on wtedy automatycznie się rozwiąże. Nasz mózg zaproponuje jakieś rozwiązanie, po prostu nam wpadnie do głowy i podobnie z takim wyjazdem, czyli
ten wyjazd daje nam perspektywę, takie szersze zrozumienie tego, co dzieje się tutaj w naszym kraju, w naszym przypadku w Polsce, i spojrzenie na to, co jest właśnie tutaj z innej, szerszej perspektywy, ponieważ za granicą poznajemy wiele osób, niektóre ciekawe, niektóre mniej ciekawe, ale to jest, są to osoby, których normalnie nie spotkalibyśmy tutaj u nas w kraju, w Polsce. Wydaje mi się, że przede wszystkim więcej wymagam od siebie. Nie mam już tej roszczeniowej postawy, którą miałem wcześniej, pewnie często, to pewnie inni mogą ocenić. Natomiast teraz wiem, że najpierw to ja muszę włożyć wysiłek, energię, uwagę, pracę, żeby w ogóle jakieś moje założenie mogło się spełnić. Oczywiście nie ma takiej gwarancji. No i też nauczyłem się tego, że trzeba jednak mieć ten czas na swoje pasje, zainteresowania, realizację, naukę nowych rzeczy, bo jeśli tego nie będzie, jeśli będziemy co roku robić te same rzeczy wtórnie, to za jakiś czas możemy obudzić się z taką myślą, że przeleciało nam życie, a przecież tyle rzeczy jeszcze chcieliśmy zrobić. Bardzo chciałbym tego uniknąć i to też jest taki generator energii do tego, żeby jednak te swoje cele spełniać, ustawiać ten kalendarz tak, żeby to wszystko mogło się spinać i żeby rzeczywiście móc wrócić na studia, móc też studiować. No nie ukrywam, że też tutaj pomaga trochę w tym pandemia, no bo można czasem być w dwóch miejscach naraz. Ja na przykład mogę pracować jednocześnie być na wykładzie w niektórych sytuacjach, co mi naprawdę akurat teraz pomaga, jeśli mam mało czasu i mam dużo obowiązków. No ale to myślę, że jest taki plus w wielu minusach. Czy polecasz przerwę w edukacji? Oczywiście, że polecam przerwę w edukacji. To może naprawdę wiele nauczyć. No ale radzę nie popełniać mojego błędu, jednak dokończyć na przykład licencjat i potem dopiero sobie pojechać, żeby tak naprawdę nic nie tracić, bo no, ja straciłem tak naprawdę 2 lata, bo wracając ten rok był niedokończony, no i następny rok był w Anglii, a potem musiałem ten rok powtórzyć, ten trzeci, tak jakimś cudem udało mi się wrócić na te studia i po prostu je dokończyć. No, ale było ciężko, no. Trochę się musiałem namęczyć. 2 lata do tyłu, no, kiedy już moi znajomi pokończyli, to poznałem nowych znajomych, no to nie jest tak też tragicznie. I generalnie to lepiej mi to wyszło, bo na przykład magisterkę napisałem trochę lepiej, trochę dojrzalej podchodziłem do pewnych spraw, więc ja nie żałuję, mogłem trochę pozmieniać i trochę inne decyzje podjąć, no ale każdy ma jakąś tam swoją drogę i niech ją podąża po prostu. Oczywiście, że polecam przerwę w edukacji, jak najbardziej. To jest świetna rzecz, jeżeli ktoś tego nie zrobił, a zastanawia się nad tym, no to pewnie. Są takie osoby, które do tego nie potrzebują, tej przerwy. Ale jedną rzeczą chciałbym powiedzieć, że tak jak tutaj słyszycie podczas rozmów ze studentami, to dobrze zakończyć pewien etap w edukacji. Nie rzucać tego nagle przed samym końcem, czy tam w połowie. Skończyć etap w edukacji i pojechać. Albo skończyć semestr dokładnie, wziąć tę dziekankę i pojechać, albo zrobić licencjat i pojechać wtedy, albo nawet liceum, bo być może ktoś po liceum chce zrobić sobie przerwę i pojechać za granicę. To jest często popularne w krajach z zachodniego świata, że jest tak zwany gap year, czyli ludzie kończą liceum, czy tam technikum, szkołę średnią i wyjeżdżają wtedy na rok gdzieś popracować. W Australii często spotkałem ludzi z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali do Australii popracować. Dużo Niemców, Holendrów, Skandynawów właśnie w Australii robiło sobie taki gap year. No i jeździli po tej Australii, pracowali, zbierali owoce, chodzili na imprezy, bawili się. I jak najbardziej polecam jako przerwę w edukacji. Trudno powiedzieć. Zależy, komu bym taką przerwę poleciła. Takim osobom jak ja, które potrzebują czasami zrobić ten krok w tył, żeby zrobić 2 do przodu. Owszem, natomiast no, są ludzie, którzy od razu wiedzą, do czego dążą, czego chcą. No i myślę, że wtedy taka przerwa nie miałaby sensu, bo lepiej coś zrobić szybciej i po prostu przejść do następnego etapu. Cóż mam dodać? Wyjazdy uczą, podróże kształcą.
ciężka praca też pomaga jakby nabrać trochę pokory. Wyjazd taki za pieniędzmi, no jest jaki jest, no. Są plusy i minusy, no, takie sztampowe, to co powiedziałem, ale tak, no. Można jechać, można i się dobrze bawić, i popracować, i też poznać świat, pozwiedzać, no ale trzeba mieć jakiś plan na to wszystko, bo no, nie wszyscy mają na tyle odwagi, żeby po prostu ruszyć w świat i hej ho do przodu, a duch młodości jednak no, może nam trochę zaślepić oczy i będziemy sobie myśleć, że wszystko nam się uda, a tak naprawdę no, trzeba jednak mierzyć się z rzeczywistością i podchodzić obiektywnie i z chłodną głową do wszystkiego, no i będzie dobrze. Jeśli ktoś z takich regularnych studentów to teraz ogląda, którzy od razu po szkole średniej zdecydowali się na studia, to mam taką wiadomość od starszego, trochę starszego kolegi. Jeśli uważacie, że takie przemknięcie przez te studia, ukończenie ich i później wyjście w dorosły świat zagwarantuje Wam tak dobre życie, jakiego oczekujecie, to możecie się bardzo, bardzo niemile rozczarować. Dlatego warto skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, jakie dają studia, czy to możliwości wyjazdów, czy to możliwości udziału w konferencjach, czy to możliwości podejmowania jakichś aktywności w kołach naukowych. Korzystajcie z tego statusu studenta, który otwiera wiele, wiele drzwi, praktyk, jakichś wszystkich inicjatyw, o których ja nawet nie wiem. Wykorzystujcie to bardzo efektywnie, bo to się bardzo może przydać właśnie w tym starcie i później w działaniu, podejmowaniu wielu inicjatyw, które jednak mogą Wam pomóc w osiąganiu takiego statusu, takiego życia, jakiego później oczekujecie. Jeśli nie ma tego wysiłku teraz, to być może będzie trzeba nauczyć się na własnych błędach, tak jak ja się nauczyłem, i nie do końca, nie zawsze może być tak miło, jakbyście chcieli. Tyle. Dzięki wielkie. To dzięki wielkie za oglądanie, dzięki również też studentom aktualnym i byłym, którzy wzięli udział w tym materiale. Dziękuję bardzo, że się nagraliście, że byliście tak chętni do tego, żeby wziąć udział w tym projekcie. A Wy, jeśli oglądaliście ten film, a Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia łapkę w górę albo w dół, jeśli się nie podobało, bo też tak może być. No i jeśli pamiętajcie, jak nie zasubskrybujecie tego kanału, to dostajecie dwóje do indeksu. Do zobaczenia następnym razem. Hej! Thank you.